Hej kochani, witajcie serdecznie. Jeżeli wy, podobnie jak i ja, przeżyliście i doznaliście szoku odprowadzając swoje dzieci do szkoły, wcale się wam nie dziwię. Nie jest to normalne, że nasze dzieci szkolone są jak szczeniaki na ulicy, muszą chodzić w maseczce, a inni mają brać z tego przykład. Te maseczki bronią nas tak samo jak i majtki przed rozwolnieniem. W niczym nie pomagają i powiedział to nie jeden lekarz i nie jeden lekarz to udowodnił i nie jeden lekarz powiedział, że to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś w masce, czy bez maski. I taka jest prawda. Jeżeli tutaj pod tym filmem pojawią się wpisy osób, które uważają, że maseczki pomagają, to bardzo proszę założyć jeszcze i biegać z cewnikiem, bo nie będziesz musiał korzystać z toalety publicznej. Moje dziecko nie będzie siedzieć w klasie w masce. Zrozumieliście? Jeżeli się z tym zgadzacie, kochani, podpisujcie się pod tym, udostępniajcie i jedziemy z tymi baranami, bo inaczej nazwać tego nie mogę. Jaki jest sens noszenia maseczki dziecka w szkole, kiedy wracając do domu już jej nosić nie muszę? Nie musi. Może mi ktoś wytłumaczyć? Może jeszcze będziecie chcieli badać moje dziecko? Może jeszcze do tego chcecie doprowadzić? Żeby moje dziecko było badane, testowane, a później jeszcze ja. Ja się na to absolutnie nie zgadzam. I nie zgodzę się. Niezgodne z konstytucją jest to, co robicie. W ogóle niezgodne jest z konstytucją to, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To jest po prostu paranoja. A ludzie, jak te barany, za tą czarną owcą lecą, będą lecieć. To jest nienormalne, kochani. Nie zgadzajmy się na to, żeby dyktowano nam, co i jak i w jaki sposób ma być ubierane nasze dziecko. To my jesteśmy rodzicami. Za dużo i zdecydowanie za dużo chcecie od nas. Bierzecie od nas pieniądze, bierzecie od nas podatki, wydajecie na co chcecie, latacie sobie do Hiszpanii, twierdząc, że wcale mamy nie wyjeżdżać za granicę, a teraz moje dziecko w szkole ma siedzieć w maseczce? Nie. Ja się na to nie zgadzam. Jeżeli uważacie tak samo jak ja, podpisujcie się pod tym i niech to trafi tam do tych... Bo inaczej ich nie nazwę. Na razie.